Słuchacie Śniadanie po Polsku. Drodzy słuchacze, już w piątek, 2 września, o godzinie 18 w Art Center and Theatre odbędzie się wystawa trzech polskich artystek. Mam przed sobą dwie z nich. Marta Chojnacka. Dzień dobry. Katarzyna Rymasz. Dzień dobry, witam. Oraz przedstawiciel Polish Association i promotor tej wystawy, Mateusz Łagoda. Bardzo dziękuję za czas i pozdrawiam wszystkich słuchaczy audycji Śniadania po Polsku w Szmu. Dobrze, można pozdrowienia, jeszcze przyjdzie czas. Mam do was pytanie pierwsze. Jak są poczucie dzisiaj? Ja jestem pod wrażeniem. Bardzo podoba mi się pejzaż tutaj właśnie w Szkocji. No i bardzo się cieszę na to właśnie otwarcie. Co ja mogę powiedzieć? Mój drugi dzień tutaj. Pierwszy dzień słońce mnie przywitało w Szkocji, gdzie wszyscy mówią, że będzie padało, a nie pada. Także jestem mile zaskoczona i bardzo przyjemnie. Podoba mi się Aberdeen niesamowicie. No i świetna galeria. Na razie puste obrazy stoją, ale myślę, że za chwilę będzie pełna sztuki. Bardzo się cieszę, że jest okazja do spotkania i zrobienia czegoś pozytywnego. Spotkanie osób, które znały się z różnych części Polski, świata, spotykały się w różnych etapach i przy okazji okazja zrobienia jakiegoś polskiego eventu i pokazania się szkockiej publiczności i promowania polskiej sztuki. Także bardzo się cieszymy z tego. Jest to pierwszy taki event tutaj w Aberdeen, przynajmniej wasz pierwszy, ale macie już taki projekt ze sobą, prawda? Tak. Było dużo różnych ciekawych projektów, ale jeden z takich większych to była wystawa właśnie nasza grupowa też w Londynie, w Waterloo Gallery. Mhm. Gdzie event był bardzo głośny, przyszło bardzo dużo ludzi, no i wszystko się udało bardzo fajnie. No i miejmy nadzieję, że ten będzie równie huczny. No miejmy nadzieję, że tak będzie. Dlaczego nie? Z tego też co wiem, miałyście też jakieś wspólne projekty wcześniej, inne. W 2005 roku założyłyśmy grupę artystyczną Kalamarsada. Grupa powstała w Londynie. Takim trzonem to byłyśmy my, polskie artystki. Do tej grupy były dobierane różne osoby, robiłyśmy coś na kształt interwiu takiego artystycznego i tworzyłyśmy projekty z innymi ludźmi, z muzykami, z ludźmi z teatru, z performerami, z fotografami. I właśnie ta wystawa na Waterloo Gallery to była taka wystawa największa nasza. Tam chyba z 7 czy 8 artystów było, plus zespół muzyczny, także to był duży projekt. Wcześniej oczywiście były projekty też w okolicach Waterloo, bo to taka nasza była dzielnica ukochana. Właściwie chyba inicjowałyśmy Kalamarsadę wystawą Manifesto. Był tytuł. To była pierwsza wystawa, druga wystawa była Waterloo. Później była jeszcze grupowa wystawa w Polsce. Także to takie trzy duże nasze działania były i projekty. Tak, nie chcę przerywać, ale interesuje mnie ta nazwa, bo sama nie potrafię i dobrze wymówić. Skąd się wzięła? Kalamarsada, to Marta by powiedziała. Kalamarsada to taka trochę jakby zabawa słowna. Tak naprawdę to w języku katalońskim oznacza to grat. No i my jako kobiety, jako artystki właśnie zrzucamy ta moc właśnie gradobicia z naszymi pomysłami, ideami, więc stwierdziliśmy, że to będzie bardzo, bardzo fajna nazwa, która będzie jakby będzie takim parasolem do naszych działań artystycznych, bo to nie tylko jest malarstwo, to są różne działania artystyczne. Grupa się rozwiązała, rozjechałyście się po całym świecie. Marta mieszka teraz w Barcelonie? Tak. Mieszka w Barcelonie, tak? Tak, ale jak to prawdziwy grat, nie wiadomo kiedy nadejdzie, więc ta grupa się nie rozwiązała, ona po prostu troszeczkę przysnęła, ja bym to tak nazwała, prawda? Jesteśmy bardzo zajęci wszyscy. Bardzo trudno jest zjednać wielu artystów do jednego projektu. Nie jest to jednak niemożliwe. Więc ta nasza grupa troszeczkę jest taka, reanimuje się od czasu do czasu. Z kolei Kasia mieszka w Nakle, dobrze odmieniam? Nie, ja mieszkam pod Bydgoszczem w tej chwili w małej, przyjemnej wioseczce. Ale pochodzi z Nakła, tak? Pochodzę z Nakła, tam się urodziłam, już się nie wyprę. Teraz jestem w Siennie, no i teraz jestem w Aberdeen i tak myślę, że ja bym nawet się odważyła nazwać tą wystawę, która tutaj będzie, tak między nami, trochę jak szkicowo, że to trochę jest Kalamarsada jednak, bo jest Marta, jestem ja. Jeszcze Dominika dołączy niedługo? Dominika dołączy, Dominika Żurawska, pseudonim artystyczny Dom.
Dominika mieszka pod Glasgow, czyli tutaj jest na miejscu i ma wystawę niedaleko zresztą i z tej wystawy przyjadą do nas prace i też będą tutaj gościnnie wisiały sobie z nami. Ta wystawa będzie nosiła tytuł I Was, I Will. Z tego, że gdzieś tam czytałam, to taki sam tytuł nosiła twoja praca dyplomowa na uniwersytecie. Tak, to był taki szkic, praca dyplomowa miała trochę inny tytuł, ja go potem przekształciłam na język, na angielski po prostu. I właściwie jest to pewna kontynuacja. To jest taki temat, który można kontynuować w nieskończoność właściwie i podejmować go za każdym, no co kilka lat i wtedy pokażę. No, właściwie widzimy, że jednak to Will zmieniło się znacznie od tego, co było kilka lat temu. Czyli będzie inaczej? Będzie zupełnie inaczej. Temat jest filozoficzny, to jest temat otwarty, który właściwie, ja bym to nazwała takimi przemyśleniami malarskimi na temat nas w danym momencie życia, w danym momencie środowiska czy otoczenia, w którym się znajdujemy. To, co czujemy, to, co myślimy, to, co planujemy sobie na przyszłość, to, o czym marzymy, to właściwie to jest to całe I was, I will. Mhm. Czyli temat jest bardzo otwarty, bardzo uniwersalny. Mam tu przed sobą obrazy twoje i również Marty. Może opowiedzcie tak troszeczkę więcej o tych obrazach. Spróbujcie jakoś tak trochę malarsko, ponieważ nasi słuchacze nie będą w stanie tego zobaczyć tu i teraz, ale jakbyście ujęły tak w kilku słowach tą swoją twórczość. To ja może na początku ogólnie przytoczę widzom, co te obrazy mniej więcej przedstawiają, więc każda z nas robiła cykl portretów, tak to nazwijmy. Każda z nas ma absolutnie inny styl, inną kolorystykę, inne kolory. Inną ekspresję, tak. Więc chciałyśmy, żeby było coś wspólnego i coś, co każda z nas pokazuje, każda z nas pokazuje jakby świat w inny sposób. I chciałyśmy po prostu użyć jakąś taką klamrę wspólną. Są to portrety olejne i akrylowe. Marta ma prace akrylowe. Moje są olejne, Dominiki też są olejne. No i każdy z tych portretów właściwie jest zupełnie innym światem, inną bajką. I was, I will. Na internecie już pojawiła się recenzja profesora Sankowskiego z Uniwersytetu Rzeszowskiego i tam przeczytałam takie zdanie, które mi się bardzo spodobało, że właśnie twórczość Marty ma większy kontakt z rzeczywistością, czy to prawda? Być może, chyba tak. Bardzo ciężko jest mówić o swojej pracy, bo każdy widzi jakby w obrazach co innego w twórczości. Ja mogę coś powiedzieć, artyście jest ciężko, ja mogę powiedzieć o Marty pracach. Marty prace mają w porównaniu z naszymi pracami tutaj, które będziemy reprezentowały, pokazywały, naprawdę duży kontakt z rzeczywistością i chyba największy, bo dotykają takich osób teraz, przed chwilą zobaczonych, spotkanych. Ja już powiedziałam wcześniej, Marta jest takim dziennikarzem malarskim. A tak, to można tak powiedzieć. Takim reporterem, który gdzieś tam chwyta ludzi z ulicy, fotografuje swoim pędzlem, można powiedzieć, bo zawsze w torbie ma różne przyrządy i dlatego te postaci są takie żywe i takie, takie prawdziwe, takie jest teraz, a przynajmniej jest przed chwili. A co powiesz na temat swojego malarstwa? Moje to już jest troszeczkę bardziej pokomplikowane, bo są to portrety, nie da się ukryć, że są to portrety, chociaż poprzekształcone i zmienione, nieco surrealistyczne, ekspresyjne. Czasami są nawet, no ja bym to nazwała, że to jest pewnego rodzaju obraz filozoficzny jakiegoś człowieka, człowieka myśli, a mówią o tym właśnie oczy, nos, spojrzenie, czasami jakieś otoczenie dookoła portretu, które sugeruje pewne rzeczy. I no tyle bym powiedziała, co tu jeszcze można powiedzieć. No jest tutaj 9 sztuk, 9 różnych oczu, 9 różnych częściowych bądź całych twarzy z różnymi stanami emocjonalnymi. Profesor Sankowski tak to ujął, że wasze, w ogóle wasze twórczość, wasze portrety są próbą szukania prawdy w świecie obrazków i tak dalej. Jakbyście się do tego odniosły? Ja myślę, że tak, bo każdy malarz szuka jakiejś prawdy, szuka prawdy w człowieku, szuka prawdy. My jesteśmy takimi emocjonalnymi malarzami, malarkami, ja i Marta, bo szukamy prawdy w człowieku, nie szukamy tej prawdy w samej materii malarskiej, w jakichś takich tych trikach, takich technicznych, tylko w człowieku. Nas człowiek najbardziej intryguje, gdzieś tam zobaczony, o nim myślimy. Malujemy kogoś i o nim myślimy. Niekoniecznie muszę wiedzieć, jak ten człowiek się nazywa, ile ma lat i tak dalej, ale po prostu widzę człowieka i on jest dla mnie takim gotowym obrazem. Czyli tak, prawda, tak, o człowieku, o kontekście człowieka.
ze światem i tym, co jest wszystkim dookoła. Jest to też próba kontaktu z rzeczywistością, prawda? Tak, ja bym to nazwała w ten sposób, że jeśli coś się widzi i coś się maluje, to się zaczyna to rozumieć. To przynajmniej to jest troszeczkę taka moja recepta. Tak, to chyba to chciałam powiedzieć. Tak. W tym się zamyka właśnie to jakby moje malowanie. Poszukiwanie prawdy, jakby studiowanie tego wszystkiego. No i tak powstają właśnie obrazy. Mateusz, mam do Ciebie pytanie. Polish Association objęło patronat nad tą wystawą. Również polski konsulat, ale ty jesteś jedynym przedstawicielem w tym momencie. Powiedz troszeczkę więcej o tej stronie organizacyjnej, jak to wygląda, jak to się stało, że te dziewczyny się znalazły w ogóle na Berlin. Także bardzo się cieszę, że do czegoś takiego doszło, także chciałem pokazać, że są polskie organizacje w Aberdeen i chcemy pobudzić polską społeczność do działania. Spotykamy się z bardzo dużą życzliwością Szkotów, jeżeli chodzi o polską kulturę, czy też prowadzenie języka polskiego, także jest duża ciekawość tą polską społecznością olbrzymią w Aberdeenshire, także chcieliśmy wyjść temu naprzeciw, także zawsze najważniejsza jest idea, także to I was, I will. Nie ukrywamy, że znamy się z Kasią, można powiedzieć? No, można, 100 lat się znamy. 100 lat się znamy z Kasią, także I was, I will. I co ciekawe, też byłem właśnie na tym sztandarowym evencie Kalmarsady w Londynie, w Waterloo Gallery, także cieszę się, że jest to okazja, żeby pokazać polskiej społeczności, że są organizacje polskie. Jeżeli ktoś chce promować polską kulturę, sztukę, może się do tych organizacji zwrócić i zawsze są to jakieś dodatkowe możliwości, żeby taki event zorganizować. No ale tak naprawdę to jest wielkie święto dla naszych artystek i cieszę się, że one mogły się spotkać w Aberdeen. I my jesteśmy również dumni, że one zgodziły się z nami zrobić ten event, także bardzo cieszymy się z tego. Jak długo trwały przygotowania do tego eventu? To dobre pytanie, także ogólnie Kasia, miesiące. Kasia dała nam olbrzymi kredyt zaufania, także cieszymy się z tego bardzo. Kasia jest naprawdę mózgiem tej wystawy, także zorganizowała część artystyczną i chciałem jej tutaj podziękować za to. I podziękowała i naprawdę zorganizowała nas świetnie artystycznie, także my pomogliśmy jakoś w tym sensie, że mamy jakieś kontakty z innymi instytucjami, jesteśmy w stanie zrobić, także naszym skromnym zapałem i udziałem udało się do tego doprowadzić, ale mózgiem była Kasia i chciałem też podziękować właśnie koledze swojemu prezesowi Pawłowi za wielką pomoc również, ponieważ bez wkładu i wychodzenia i promowania tego eventu by nie było, także cieszymy się, że do tego dochodzi w Aberdeen. Z tego wynika, co mówi Mateusz i co wy mówicie, waszym odbiorcą jest nie tylko społeczeństwo polskie, ale również szkockie tutaj, lokalne, prawda? No, wydaje mi się, że mamy takie malarstwo, no może nawet europejskie bym powiedziała, bo to nie jest tak, że docelowo tutaj obrazy są przypisane jakiejś czy grupie wiekowej, czy kulturowej, czy etnicznej, to nie ma znaczenia. To one są, uważam, że są otwarte i do takiej wolnej interpretacji może je właściwie każdy przyjść, nawet dziecko, co tutaj się zresztą wydarzy, dzieci przyjdą i też będą mogły sobie powiedzieć parę, pomyśleć i popatrzeć i powiedzieć parę rzeczy na ten temat. Ta grupa Picasso, czyli jak to konkretnie nazywa się? Picasso Kids. Mamy też tutaj reprezentantkę Picasso Kids, także z mojej strony ja się bardzo cieszę, że są organizacje i osoby, które organizują sztukę, zapalają tę miłość do sztuki w Aberdeen, także dla polskich dzieci. Właśnie cieszę się, że jest tutaj z nami Aga, reprezentantka Picasso Kids, która opowie trochę o konkursie dla dzieci. Dzień dobry, Agnieszka Aftuch. Dzień dobry. Tak, Agnieszka Aftuch, pani konkretnie prowadzi tę grupę najmłodszych. Od jakiego czasu ta grupa działa? Teraz rok. Mhm. Tutaj będzie wystawa już w piątek. Co konkretnie dzieci zaprezentują na tej wystawie? A to będzie takie jakby dopowiedzenie do tytułu wystawy, bo tytuł jest I Was, I Will. Ja sobie pomyślałam, że brakuje czasu teraźniejszego jeszcze w tej koncepcji. W związku z czym zadałam dzieciom takie pytanie, gdyby miały dokończyć zdanie I am the child who w czasie teraźniejszym i powiedziały o sobie coś, co jest dla nich w tym momencie najważniejsze, coś, co fascynuje, porusza w życiu i wyraziły to w formie plastycznej, jako obraz albo rysunek czy kolaż. No i bardzo fajne efekty są, już widzę, więc... Ile będzie obrazów? Około 15. Już wiemy, jak zorganizować przestrzeń. No ja myślę, że to się gdzieś da się gdzieś tutaj wkomponować. Wspaniale, bardzo dziękuję za ten czas. Wystawa będzie otwarta do samego końca, czyli do samego końca września można tutaj przyjść
i oglądnąć wystawę dzieci z grupy Picasso i was. Szkoda, że nie ma Dominiki jeszcze z nami. Tak, coś powiedziała o Dominice jeszcze, bo Dominiki nie ma i należałoby coś powiedzieć. Dominika jest po bardzo dużej wystawie indywidualnej, wystawie solo w Paisley, tak? Dobrze wymawiam, na uniwersytecie. Wystawa miała miejsce 25 sierpnia i właśnie z tej wystawy Dominika nam pożyczała 3 prace, które do nas tutaj przyjadą. Co ja mogę powiedzieć? Dominika maluje niesamowite portrety. Są to bardzo charyzmatyczne i takie ekspresyjne kobiety. Kobiety fizycznie istniejące. To nie jest żaden surrealizm, to są kobiety namacalne, ikony można powiedzieć. Można tu wymieniać Madonnę, można tu wymieniać znane piosenkarki, można tu wymieniać charyzmatyczne kobiety związane czy z polityką, czy z muzyką, czy z teatrem. One tam są i Dominika właśnie takimi silnymi kobietami się zajmuje i portretuje je. Wychodzi jej to doskonale. Wspaniale. Brzmi bardzo interesująco. Sama się wybiorę. Może nie otwarcie, ale w przyszłości będzie dużo czasu. Jeszcze mam pytanie, czy ta wystawa będzie w jakiś sposób biletowana? Czy wstęp jest wolny, czy trzeba kupić bilety? Wstęp jest wolny. Naszym celem było promowanie kultury polskiej, żeby jak najwięcej osób mogło przyjść na tę wystawę. Także jeżeli my coś organizujemy, cieszymy się zawsze, że to jest wstęp darmowy, żeby zachęcić jak najwięcej rodzin, miejscowej społeczności, polską społeczność, żeby przyszli i zobaczyli obrazy. Także zachęcamy wszystkich. Impreza jest jak najbardziej ze wstępem wolnym. Dobrze, bardzo dziękuję Wam za czas. Przypominam, że moimi gośćmi była pani Agnieszka Awtuch z grupy Picasso. Dziękuję. Marta Holinacka. Dziękuję. Katarzyna Rymasz. Ja też dziękuję. Chciałam też podziękować nie tyle słuchaczom, tutaj pani Nitce, ale bardzo chciałam podziękować Mateuszowi Łagodzie i Pawłowi, który jest prezesem Polish Association, za to, że zorganizowali nam to wszystko tak technicznie, warsztatowo, właściwie od zaplecza tego przygotowawczego, co jest bardzo trudne. Serdecznie Wam dziękuję. No i cieszę się, że wszyscy razem możemy coś wspólnego zrobić tutaj po polsku. Mateusz Łagoda, przedstawiciel Polish Association. Kilka słów od Ciebie. Ja również dziękuję Pawłowi Furmanowi, że pomógł i to, że zaangażował naszą organizację w to. I również dziękuję Kasi jako mastermindowi tego całego przedsięwzięcia, że obdarzyła nas tym kredytem zaufania. I artystkom Marcie, Dominice, że zgodziły się wziąć udział. I tym bardziej jeszcze Adze i jej Picasso Kids, że dołączyli do tego eventu. Także cieszymy się, że jest okazja spotkania się artystów młodego pokolenia z uznanymi artystkami, które mają wystawy czy w Londynie, w Europie, czy w Polsce. Także mamy nadzieję, że to będzie jakimś pozytywnym startem czegoś, że tych imprez będzie więcej i że polska społeczność bardziej się zaangażuje w sprawy kulturalne. Także mamy nadzieję, że to nie jest ostatnie słowo. Dziękuję. Dziękuję bardzo i pozdrawiam słuchaczy audycji Śniadanie po Polsku Radia Szumu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.